Lasy Państwowe rozpoczęły projekt dotyczący termomodernizacji budynków należących do Lasów Państwowych. No jak wiadomo, Lasy Państwowe posiadają bardzo dużo tych budynków, budynków biurowych, ale też również budynków, które są mieszkaniami służbowymi, ale też i przy okazji biurami, tak jak na przykład Kancelaria Leśniczego. Ten program dotyczący termomodernizacji budynków ma potrwać do 2021 roku. Już w 35 miejscach zrealizowaliśmy inwestycje dotyczące termomodernizacji. Dzięki tej termomodernizacji chcemy podnieść standard budynków, chcemy obniżyć koszty energii, ale przede wszystkim chcemy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. I udało już się nam w 35 miejscach założyć panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. W kolejnych latach planujemy jeszcze inwestycje w 125 budynkach. Planujemy również, rozpoczęliśmy projekt dotyczący elektromobilności oraz zakupu pierwszych samochodów elektrycznych. W tym roku powstaną również pierwsze stacje ładowania. Ostatni kwartał tego roku takie stacje już powinny się pojawić i co ważne, będą to stacje bezpłatne, gdzie no nie tylko flota Lasów Państwowych będzie mogła doładowywać samochody, ale również każdy inny człowiek, który będzie miał na to ochotę.